Wyzwanie 30-dniowe, witam was serdecznie, cześć. Jeżeli oglądacie ten odcinek później niż 29 czerwca 2018 roku, oczywiście ten plan treningowy możecie stosować zawsze o każdej porze roku. To plan treningowy dla kolarzy szosowych i MTB, dla tych początkujących i średnio zaawansowanych. Przygotowałem dla was trzy różne opcje, które będą pasowały do większości z was, bo pisaliście w komentarzach, ile macie czasu tygodniowo. Niektórzy z was piszą 5 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, bo są wakacje, to byłoby za dużo, ale sądzę, że 2 godziny tygodniowo wiele osób pracujących będzie w stanie poświęcić i wtedy te 2 godziny rozbijamy na 3 treningi. Druga opcja to 4 godziny tygodniowo i jeden trening więcej, czyli 4 treningi. Trzecia opcja, 6 godzin tygodniowo i również 4 treningi. Chcę wam w tym odcinku wyjaśnić, na czym polegają te treningi, jak rozumieć podstawowe pojęcia. I gwarantuję wam, że jeżeli weźmiecie się za te treningi solidnie, one nie są trudne i nie ma mnóstwa czasu, nie trzeba tutaj mnóstwa czasu poświęcać, efekty będą zadziwiające, będziecie fruwać w porównaniu do tego, co robicie teraz. Pierwsza ważna rzecz, trenujemy na własną odpowiedzialność. Ważne jest, żeby skonsultować się z lekarzem w celu zlokalizowania ewentualnych przeciwwskazań do intensywniejszych treningów. Nie możecie mieć żadnych poważniejszych problemów z układem krwionośnym, z układem oddechowym, ale także ze stawami, z mięśniami. To należy do was i robicie to na własną odpowiedzialność. Bardzo istotne. Drugie. Ten plan treningowy jest pozbawiony personalizacji, to znaczy nie jest dostosowany konkretnie do każdej z osób, które mnie w tym momencie oglądają. To jest szablon i tego szablonu korzystając będziecie go nieco zmieniać, przesuwać pewne moduły, zmieniać troszkę czasowo i wtedy będzie spersonalizowany pod waszym kątem, pod kątem waszego wieku, doświadczenia i celu, który chcecie zrealizować, o tym też za moment. I trzecie, ten plan treningowy jest pozbawiony periodyzacji. Zatem nie mamy tutaj mikrocykli, makrocykli, każdy tydzień na papierze wygląda tutaj tak samo i to też dla was zadanie, żeby rozwijać sobie dalej ten szablon. Jeżeli będziecie dosyć, że tak powiem, popularny, jeżeli będzie ten odcinek czy ten artykuł na forum, będziemy nad tym dużo więcej pracować. A teraz uwaga, wyjaśniam, o co chodzi. Pierwsza opcja, 2 godziny tygodniowo, 3 treningi. Druga opcja, 4 godziny tygodniowo, 4 treningi. Trzecia opcja, 6 godzin tygodniowo i również 4 treningi. I te treningi mogą was naprawdę daleko zaprowadzić. Podstawowe pojęcia, które należy znać. Rozgrzewka. Jest to bardzo ważna część naszej jazdy, ponieważ mamy mało czasu. Na przykład w przypadku półgodzinnego treningu koniecznie trzeba tę rozgrzewkę zrobić od początku do końca. Nie róbcie 7 minut, nie róbcie 4, bo już się zaczyna podjazd i walimy pierwszy interwał. Nie, rozgrzewka 10 minut. Nasze serce musi być ukrwione, nasze płuca ukrwione, rozszerzone, mięśnie, kapilary, cały układ hormonalny, organizm ma być przygotowany do treningu. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, po rozgrzewce pamiętajmy, że tutaj naprawdę on jest czasowo, ten plan treningowy okrojony. Po rozgrzewce nie ładujemy od razu na maksa interwału, tylko piszę tutaj, pierwszy interwał nie za mocno, nawet drugi nie za mocno. Te interwały to już są interwały, ale jeszcze rozgrzewkowe. I tłumaczę już kolejne pojęcia, czyli właśnie interwał, odpoczynek i tempówka. Upraszczamy tutaj sprawy, więc skracamy tutaj nieco wyjaśnianie tych terminów. Nie mówimy o strefach, ale wyjaśnię wam to tak. Interwał to jest krótszy odcinek czasu, podczas którego będziemy pracować bardziej intensywnie, czyli minuta, dwie, trzy, kilka minut, do kilku minut. Odpoczynek to nie zatrzymanie się lub zsiadanie z roweru, tylko czynna restytucja, można powiedzieć aktywny odpoczynek, czyli lekkie pedałowanie z bardzo lekką kadencją, z bardzo, bardzo lekkim naciskaniem na pedały i kadencją powiedzmy 80, 90, 75, 90 obrotów na minutę. Tempówka tym się różni od interwału i uwaga, powtarzam, upraszczam tu sprawę, że jest nieco dłuższa i mniej intensywna. Więc, jeżeli nie piszę wam, w jakich strefach jeździmy, co to znaczy, że robimy dwuminutowy interwał? To znaczy, że jedziemy przez 2 minuty w niemalże maksymalnym tempie, jakie właśnie przez te 2 minuty będziemy potrafili utrzymać. I to jest ważne, bo teraz posłuchajcie. Jeżeli będziemy robili w środę na przykład piramidę, to jednominutowy interwał
da nam wyższą intensywność, albo jeżeli chcecie to przełożyć na prędkość, da nam wyższą prędkość niż dwuminutowy interwał, który wciąż będzie szybszy od 3-minutowego interwału. Czyli im dłuższy jest interwał, tym z mniejszą intensywnością będziemy w stanie go wykonywać. I nieważne, czy to będzie strefa trzecia, czwarta czy piąta, jedziemy niemalże z maksymalną prędkością, jaką jesteśmy w stanie utrzymać przez zadany nam czas, więc wykorzystajcie zawsze pierwsze interwały do w ogóle zorientowania się, jak się czujecie danego dnia i co to znaczy jechać 60 sekund, a co to znaczy jechać 180 sekund, bo to jest różnica. Więc to jest ważne. Tempówka będzie bardziej dotyczyła osób, które ćwiczą, przygotowują się do maratonów, ćwiczą wytrzymałość, czyli będą chcieli przejechać pierwsze swoje 100 km. Macie w różnych sesjach treningowych możliwość stosowania różnych wersji, czyli na przykład w sobotę, kiedy mamy 2 godziny tygodniowo, 3 treningi w tygodniu, po rozgrzewce robimy sobie interwał, odpoczynek, interwał, odpoczynek i potem mamy 3 interwały, 2 minuty, 2 minuty i 2 minuty, potem 4 minuty odpoczynku, tutaj piszę ile czasu w danym momencie już mija i potem mamy tempówki, mogą to być dwie tempówki po 5 minut przedzielone odpoczynkiem aktywnym 3 minuty, a może to być 13-minutowa tempówka, czyli całość sobie sklejamy w jedną tempówkę i oczywiście będziemy wtedy 13 minut jechali wolniej niż każdy 5-minutowy interwał i na koniec ochłodzenie 5 minut. Jeżeli przygotowujecie się do zawodów typu XC, jeżeli piszecie na przykład chcecie szybciej podjeżdżać, te 2-minutowe interwały można robić na podjazdach. Czyli dostosowujecie, personalizujecie trening. Aha, okej, okay, ja chcę być szybszy na prostych. Interwały będziesz robił wtedy na asfalcie na prostych. Chcesz lepiej podjeżdżać, rób interwały na podjazdach. Tempówki najlepiej jest robić albo na płaskim, albo na delikatnych podjazdach. To ma być dosyć takie stałe, równomierne tempo, bardziej intensywne. Nie bardziej intensywne od interwału, ale intensywność taka, żebyście czuli zadychę już jakąś i jedziemy sobie 5 minut, 3 minuty, 5 minut albo 13 minut. To was przygotuje do, da wam tak zwane tempo czy prędkość na progu albo moc na progu. I to będą na pewno te elementy sesji treningowych istotne dla maratończyków. Oczywiście pamiętajcie, że mamy tu zakres bardzo, bardzo przycięty czas, więc poprawiamy też troszeczkę intensywnością, to, że mamy mało czasu. Ok. W każdym tygodniu potrzebujemy treningu, w którym nie musimy myśleć o tych wszystkich minutach, o tym, gdzie będziemy cierpieć, a gdzie nie. I dlatego piszę wam, że jedna taka sesja to będzie jazda w zróżnicowanym terenie. Może być z kimś, może być samotnie. Zmieniajcie to z tygodnia na tydzień. Wszystkie tygodnie nie mogą wyglądać tak samo, muszą być dla was ciekawe. I uwaga, nie skupiamy się na średniej prędkości, nie skupiamy się na średnim tętnie, to wam wyjaśniłem też tutaj na górze. 4 godziny tygodniowo to dodatkowa sesja, czyli będziemy 4 razy w tygodniu wtedy trenować i zwróćcie na pewno uwagę, że te sesje będą tutaj podobne, choć wydłużone i dodatkowo, zobaczmy, dwukrotnie będziemy jeździć dla zabawy, a dwukrotnie ten trening będzie miał mocną strukturę, czyli sobota, struktura, niedziela, idziemy po prostu na godzinę 15. Wtorek znowu struktura, krótko, ale intensywnie. I czwartek znowu idziemy dla zabawy, robimy zdjęcia, wrzucamy na Facebooka, wszystko to, co lubicie robić w mediach społecznościowych. I 6 godzin tygodniowo, również 4 treningi, będzie więcej interwałów, będzie więcej tempówek. Co jeszcze możecie zmieniać? Możecie wydłużać tempówki, możecie wydłużać czas pomiędzy interwałami, jeżeli czujecie, że nie jesteście w stanie podejść do następnego interwału. I oczywiście bardzo, 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 bardzo istotne, podkreślam, bardzo istotne, jeżeli nie potraficie wykonać czwartego interwału, to znaczy, że pierwszy, drugi i trzeci były zbyt intensywne. I na pierwszych treningach musicie się tego nauczyć. To są podstawowe informacje, które powinniście wiedzieć. Najpierw zastanówcie się, jaki macie cel. Oczywiście wiecie już, ile macie czasu, więc pewnie wybieracie sobie jeden, tak? Druga rzecz, jaki mam cel? Na przykład mój cel to zawody cross country. Więc dla mnie bardzo istotne będzie
w moim przypadku, oczywiście to będzie więcej godzin, ale bardzo bardzo istotne będą te interwały, czyli tutaj muszę być mega dobrze przygotowany mentalnie. Bardzo istotne będą te interwały, ale też bardzo istotna będzie dla mnie wytrzymałość. O, czyli to są rzeczy, na których ja muszę się skupiać. Myślcie, co wam będzie potrzebne i to wyciągajcie z treningów. Tyle na razie. Ten artykuł jest podlinkowany, znajduje się na naszym forum i tutaj będziecie mogli już sobie zaraz komentować na dole, zadawać pytania i będę się starał co jakiś czas tutaj zaglądać. Na pewno inni forumowiczowie wam pomogą. Udanych treningów, ludziska i do zobaczycha. Hej!